Siema wszystkim, z tej strony Crazy, jademy z kolejnym materiałem. Szybko i krótko. Poradnik dla nowych, czy tam powracających graczy. Wersja na rok 2024. Sporo rzeczy będzie się powtarzało z poprzednich poradników, także no, to nie będzie krótki film. Jak materiał się wam spodoba, to poproszę łapkę. Tyle, zaczynamy. Destiny 2 to strzelanka z perspektywy pierwszej osoby z gatunku tzw. zwanych shooter. Graj w kółko to samo, by zdobywać sprzęt i budować swoją postać. Gra jest nastawiona na grę z innymi osobami oraz konfiguruje jako free to play, ale dość szybko zorientujecie się, że to tak naprawdę free to test. Destiny 2 jest dostępny od 2017 roku i jak na live serwis przystało, jest ciągle rozwijane. Gierka przeszła chyba więcej zmian niż Europa za czasów jednego chłopa z wąsem. Tyle nie będę przeciągać, bo mamy trochę rzeczy do omawiania. Mamy grę na dysku i następuje pierwsze uruchomienie. Od startu do ekranu tworzenia postaci musicie się przebić przez szereg ekranów i komunikatów. Info o cross-save, podaj datę urodzenia, zaakceptuj umowę, jest Crossplay i to są Twoje nazwy konta. Zarejestruj się na e-mailu, ustawienia, wyświetlania, aż w końcu następuje moment wybrania klasy. Gra oferuje 3: Tytana, Huntera i Warlocka. Jak najedziecie na daną klasę, to pojawia się krótki opis, który i tak za dużo nie mówi. Ja powiem tak. Każda klasa ma dostęp do tych samych broni, a różnice między nimi polegają na wyglądzie i umiejętnościach, jakimi się posługują. Po wyborze klasy w prostym edytorze wybieramy sylwetkę, rasę i inne takie rzeczy. Jak wam się stworzona postać znudzi, to gra pozwala na edytowanie wyglądu postaci poza zmianą rasy. Przy kolejnej próbie logowania pojawia się przycisk, którym możecie ponownie otworzyć menu tworzenia postaci. Oto taka ciekawostka. Zatwierdzacie ekrany i budzimy się na kosmodromie, wprowadzającym Was w świat destyny. Wprowadzenie od Bungie to kilka misji z wyskakującymi paskami, które uczą podstawowej obsługi strażnika. Tak się biega, tak się skacze, tu się strzela, tym rzuć granat, tak się odpala supera. Teraz otwórz menu, by coś tam zrobić. Wiecie o co chodzi. Podstawowy, uproszczony samouczek. Po pierwszej misji wprowadzenia poznajecie NPC Shohana, by za chwilę zdecydować, czy chcecie kontynuować wprowadzenie, czy je pominąć. Pominięcie wprowadzenia odsyła Was od razu na wieżę do kolejnego NPC. Jak chcecie to wprowadzenie grać, to wtedy będziecie mieli do ukończenia zadanie na aspekt oraz fragment. Dwie krótkie misje: przejdziecie się po wieży oraz będziecie musieli ukończyć jeden szturm. Po szturmie i tak znowu traficie na wieżę do tego samego NPC, jakbyście wprowadzenie pominęli. Nieważne, która opcja została wybrana, trafiacie do NPC i Ray, która ma dla Was zestaw startowy. Odbieracie go sobie i robicie to, o co Was prosi gra. Później idziecie do kolejnego NPC pana zawali. I poznajecie rangi strażnika. Zatwierdzacie ukończone zadanie, a następnie idziecie pod drzewo, by wejść na kolejną rangę. Po tej czynności wracacie do zawali. Wprowadzenie jest zakończone, ale facet daje Wam jeszcze jedno zadanie związane z dodatkiem ostateczny kształt. Koniec wprowadzenia i możecie sobie grać. Także teraz zabieram się za tłumaczenie różnych rzeczy. Znaczniki czasowe macie w opisie filmu. Tak prezentuje się ekran gry, który mieliście okazję poznać przy wprowadzeniu. Lewa dolna część ekranu interesuje was najbardziej. Zawiera ona informacje o aktualnie trzymanej broni oraz trzy kwadraciki, które oznaczają skile waszej postaci: granat, naładowany atak wręcz i umiejętność klasowa. Naładowana umiejętność ma kolor pasujący do waszej aktualnie założonej podklasy. Jak któregoś użyjecie, to kwadracik napełnia się od nowa, by móc ponownie użyć danej umiejętności. Czas odnowienia, czy tam cooldown, jest z góry ustalony przez grę. Ale można go skrócić za pomocą statystyk, które później omówimy. Ostatnia rzecz, która was tu interesuje, to pasek, który się napełnia. Jest to wasza superzdolność. Inaczej super czy tam ult. Jak pasek jest pełny, to odpowiednia kombinacja przycisków aktywuje supera. Każda klasa postaci ma kilka superów do użytku w zależności od podklasy. Podczas gry w tych trzech miejscach będą wyświetlane różnego rodzaju komunikaty wpływające na waszą grę. Statusy czy jak to nazywam bufy i debuffy. Opisują jaki został nałożony na Was bonus czy tam kara, ile zostało czasu do końca trwania danego efektu, teraz jest aktywny taki efekt z danej broni itd. itd. Jest za dużo zmiennych, by to wszystko opisać, bo zostało to podzielone na kilka kategorii oraz dla różnych aktywności. Z czasem przyzwyczaicie się do tych wszystkich napisów i będziecie wiedzieć skąd to jest, dlaczego to jest i co to robi. Wspomniałem, że gra jest z perspektywy pierwszej osoby, ale w niektórych sytuacjach kamera przechodzi za plecy postaci. Na przykład podczas używania emotek, noszenia różnych przedmiotów, czy podczas supera. Wieża to główna lokacja socjalna, gdzie poza biegającymi innymi graczami macie szereg NPC-ków oraz miejscówek, które teraz omówię. NPC czy tam sprzedawcy wędroży, jak zwał, tak zwał, każdy ma swoją ścieżkę nagród i jest od czegoś innego. Święty 14 to patron propozrysa. Dalej mamy robocika, do którego trafia nadmiar materiałów oraz wszystkie rzeczy, których nie podnieśliście podczas aktywności, lub nie mieliście na nie miejsca. Tu uwaga, robocik ma ograniczoną ilość miejsca i jak osiągniecie limit, to najstarsze przedmioty zostaną zastąpione kolejnymi. Obok jest test, która zajmuje się sklepem, co tu dużo gadać sklep jak sklep, gdzie za odpowiednią walutę, kupioną czy też zdobytą w grze, możecie kupić wszystko, czego dusza zapragnie. Cały sklep został podzielony na kategorie i jest ciągle aktualizowany. Kolejny NPC to Zawala, który zajmuje się strażą przednią. Obok niego mamy Szaksa od Tygla. Kolejny gość to rusznikarz Banshee, który sprzedaje bronie. Niedaleko od niego jest kryptarz Harahul. U niego będziecie dekodować wyborne oraz egzotyczne engramy, lub możecie zakupić materiały. Kierując się w lewo, jest Ikora, poznana we wprowadzeniu. U niej będziecie kupować kolejne supery, skile, ulepszenia pod klasy itd. Zaraz obok na balkonie jest Hawthorne, która zajmuje się klanami. Tutaj macie możliwość zakupu zleceń po odgranie z klanowiczami oraz flak uzupełniających wasze zdolności oraz amunicję wybranych przez grę miejscach. Ostatnia dwójka to włóczęga od trybu Gambit oraz Ada 1. Ada ma jakieś tam pancerze, sprzedaje barwy oraz ma w ofercie zlecenia do syntezy pancerza. Ostatnia grupa NPC jakich spotkacie na wieży to Ksur, Eva Lavante i Lord Saladyn. Ksur przylatuje na wieżę w piątki i opuszcza ją we wtorki, handluje legendarnym oraz egzotycznym sprzętem. Ewa to patron wszystkich wydarzeń jakie oferuje gra, a Lord Saladin to patron żelaznej chorągwi. Praktycznie każdy z omawianych NPC ma swoją ścieżkę nagród zrobioną w ten sam sposób. Jak gracie w tryb X, dekodujecie engramy urachula, robicie zlecenia u Banszy czy tam kasujecie bronie i tak to dostajecie punkty do tego NPC. Zdobyte punkty nabijają wam rangę, za które dostajecie engramy i możliwość odbioru nagrody z paska nagród. Na pasku nagród znajdują się jakieś wyborne engramy, sprzęt oraz materiały. W prawym górnym rogu macie pokazaną ilość uzbieranych engramów. Maksymalna liczba jaką można trzymać u sprzedawcy to 99. I teraz możecie te engramy odbierać na losową nagrodę lub jeśli sprzedawca oferuje taką możliwość Skupić na konkretną nagrodę za pomocą okienek na dole. Jedno jest do aktualnych nagród w grze, a drugie to sprzęt, który wyleciał z rotacji. Wszystko o NPC, więc wracamy na główny plac wieży. Poza sprzedawcami są jeszcze trzy interesujące Was miejsca. Pierwsze, kiosk od porzuconych zadań. Jak coś przypadkowo usuniecie albo magicznie wyparowało z Waszej postaci, to udajecie się tutaj, by to ponownie odebrać na postać. Drugie miejsce to kiosk z egzotykami i starymi legendarkami. Tak samo, wszystko podzielono na kategorie i za odpowiednią kwotę możecie kupić te zabawki. Ostatnie miejsce to schowek, ma 700 miejsc i będziecie tu składować wszystkie waszym zdaniem interesujące was przedmioty, ponieważ ilość miejsca na waszych postaciach jest ograniczona. Kolejny punkt filmu to ekran postaci. Kliknięcie odpowiedniego przycisku wyświetla to menu. To wy na początku gry, a teraz czary Mary i wracam na główne konto, by ułatwić sobie nagrywanie. Na samej górze ekranu jest grafika założonego emblematu a na niej informacje jak wasza ksywa, sezon, poziom przepustki, ranga strażnika, punktacja triumfów oraz zakładki, po których się będziecie poruszać. Klany, kolekcja, twoja ścieżka, postać, na której teraz jesteśmy, ekwipunek oraz ustawienia. Klany oraz ustawienia pomijam, bo tam nie ma o czym gadać. Po lewej stronie na górze znajduje się wasza założona podklasa. Pod ikoną podklasy są trzy miejsca na wasze bronie. Pod slotami na bronie jest miejsce na obudowę ducha, a pod nim miejsce na artefakt. Po prawej mamy pięć miejsc na pancerz, a pod nim jest baner klanowy. Na ekranie jest jeszcze pokazana moc waszej postaci, poziom strażnika, jego statystyki oraz ikonki kwadrat, trójkąt kółko. Klikając w lewo otwieramy menu na zapisanie aktualnego wyposażenia, klikając w prawo otwieramy menu ustawiania pancerzy oraz broni, a klikając w dół pojawiają się kolejne sloty. Lewa strona to emblemat wróbel statek. Prawa strona to menu modyfikacji wyglądu pancerza, ciosy kończące i emotki. Jak najeżdżamy na ikonę podklasy, to rozwija się menu, by się między nimi przełączać. Każda podklasa ma przypisaną do niej ikonę, jest oznaczona odpowiednim kolorem i oferuje inne skille. Na ten moment gra oferuje 6 podklas podzielonych na podklasy światła oraz ciemności. Podklasy światła to prądowa, słoneczna, próżniowa. Podklasy ciemności to stazowa i pasmowa. Podklasa pryzmatyczna to miks wybranych skilli podklas światła i ciemności. Odpowiednim przyciskiem otwieracie menu podklasy i możecie je ustawiać według własnych upodobań. Tutaj macie widoczne wasze supery. Kolejne ikony to umiejętność klasowa, rodzaj skoku, naładowany atak z ręki oraz rodzaj granatu. Dwa sloty po prawej to aspekty. Każda podklasa ma ich kilka do wyboru i wpływają one na skille waszej postaci. Na samym dole jest miejsce na fragmenty. Są to kolejne ulepszenia dla waszych podklas. Każdy fragment jest dokładnie opisany, co robi, oraz czy daje jakieś korzyści lub kary do statystyk postaci. Ilość fragmentów, jakie możemy założyć na postać, zależy od ilości miejsca, jaką dają wam aspekty. Najeżdżacie sobie na aspekt, to białe kwadraciki informują, ile dostaniecie slotów na fragmenty. Podklasy światła ulepszamy u kory na wieży, stazę ulepszamy UNPC na Europie. Pasmo ulepszamy u NPC na Neomunie, a pryzmat ulepszamy na bladym sercu. Gra oferuje następujące rodzaje broni: karabiny automatyczne, karabiny pulsacyjne, karabiny zwiadowcze, pistolety maszynowe, rewolwery, łuki, bronie boczne, strzelby, karabiny fuzyjne, karabiny wiązkowe, karabiny snajperskie, karabiny liniowe, granatniki, ciężkie granatniki, glewie, miecze, ciężkie karabiny maszynowe oraz rakietnice. Broń zostaje podzielona na archetypy oraz rodzaj amunicji, z jakiej korzystają. Amunicja główna, oznaczona kolorem białym, jest nieskończona i ograniczona tylko wielkością magazynka danej broni. Amunicja specjalna, oznaczona kolorem zielonym, ma ograniczone rezerwy i uzupełniamy ją, podnosząc z ziemi zielone kostki. Bronie na tą amunicję zadają większe obrażenia od broni na amunicję białą. Amunicja ciężka to kolor fioletowy, ma ograniczone rezerwy i uzupełniamy ją, podnosząc fioletowe kostki. Broń na amunicję ciężką zadaje największe obrażenia. To wszystko co powiedziałem zostało rozdzielone na trzy sloty waszej postaci. Pierwszy to kinetyczny i tutaj znajdziecie bronię bez elementu lub z elementem stazy oraz pasma. Drugi slot to energetyczny i znajdują się tu bronie z elementem słonecznym, prądowym oraz próżniowym. Ostatni slot to slot ciężki i znajdują się tu bronie tylko na amunicję ciężką z każdym elementem. Jak najedziecie na broń, to wyświetla się okno z informacjami jak moc, rodzaj amunicji, statystyki, archetyp, cechy, plus jest informacja, czy broń można ulepszyć. Odpowiednim przyciskiem możecie otworzyć menu broni, które wygląda tak i składa się z dwóch ekranów. Na pierwszym ekranie macie te same informacje co wcześniej, tylko jest to bardziej szczegółowe. Mamy cechy broni, które możemy zmieniać, i od razu widzimy, jak wpływać to będzie na statystyki z prawej strony ekranu. Na każdy perk można najechać i poczytać co robi. Pod perkami mamy sloty. Pierwszy służy do podnoszenia poziomu mocy, drugi to ulepszanie pokazanej statystyki, kolejne okno to miejsce na modyfikatory, a ostatnie to slot wzmacniania perków, jeśli broń oferuje taką możliwość. Klikając w dół jest kolejne menu, gdzie można zmienić kolor broni, lub nałożyć zdobienie, jeśli broń ma taką możliwość, a wy je posiadacie. Pancerze podzielono na pięć slotów i są to kolejno kask, rękawice, klata, buty oraz przedmiot klasowy. Każdy pancerz posiada określoną ilość punktów rozdzieloną na statystyki. Mamy mobilność, która odpowiada za skoki i szybkość poruszania się na boki. Odporność określa redukcję obrażeń. Regeneracja wpływa na szybkość odnawiania zdrowia. Dyscyplina to odnawianie granatu. Intelekt to odnawianie supera oraz siła to odnawianie umiejętności walki wręcz. Suma statystyk z pancerzy to liczba, którą widzicie na ekranie postaci. Działa to na zasadzie dziesiątek. Na przykład 71 punktów daje taki sam efekt co 79 punktów. 100 punktów statystyki daje maksymalne korzyści, a wszystko ponad tą liczbę to marnowanie punktów. Dodatkowo jedna z tych statystyk jest przypisana do klasy postaci i wpływa ona na odnawianie umiejętności klasowej. Dla tytanów jest to odporność, dla huntera mobilność, a dla warlocka regeneracja. Każdy pancerz można otworzyć, i mamy następujące rzeczy. Pasek energii służący do ulepszania pancerza, slot od podnoszenia mocy oraz sloty na modyfikacje. Klikając w dół, mamy możliwość zmiany koloru lub zmiany wyglądu pancerza, jeśli macie zdobienie. Pancerze z najazdów mają dodatkowo okienko na modyfikatory dostępne tylko dla danego najazdu. W grze jest jeszcze coś, co się nazywa Artifice Armor, sorry, ale nie znam polskiej nazwy. Jest to pancerz, który posiada jeszcze jedno okienko, gdzie można włożyć dodatkowy mod od statystyk. Kolejna zakładka to ekwipunek. W prawym rogu mamy waluty, migot, srebro oraz pył. Migot to główna waluta w grze i dostajecie ją podczas grania praktycznie za wszystko. Srebro i pył to waluta sklepowa, z czego srebro kupujecie za prawdziwą kasę, a pył można zdobyć podczas grania. Pod walutami macie miejsce na 10 engramów. Tu trafiają gramy ze sklepu Eververse. Które będziecie dostawać co jakiś czas za wbijanie poziomu przepustki, wyborne engramy, egzotyczne engramy. bodajże jeszcze trafiają tutaj engramy z, z prób i chyba z eventów. Obok mamy 50 miejsc na różne rzeczy, jak materiały do ulepszania, materiały związane z aktywnościami, materiały związane z wydarzeniami, czy jakieś tam inne dopałki czy używki. Najważniejsze z nich wszystkich to moduł ulepszeń wzmacniający rdzeń, wzmacniający pryzmat odłamek wstąpienia oraz stop wstąpienia. Ta piątka będzie Wam potrzebna do podnoszenia mocy, ulepszania broni, ulepszania pancerza oraz tworzenia broni. Kolejne ważne materiały na tym ekranie to dziwna moneta oraz egzotyczny szyfr. Monety oraz szyfry są potrzebne u ksura, a sam szyfr jest potrzebny do sklepu z egzotykami na wieży czy do skupiania egzotycznych engramów u kryptarchy rachula. Ostatnie okienko to miejsce, gdzie trafiają Wasze zapakowane zakupy ze sklepu Eververse. Zakupione przedmioty trzeba najpierw otworzyć i wtedy trafiają one do osobnego menu, które otwieramy klikając w dół. I w tym menu należy znowu najechać na każdą rzecz, by ją odblokować do użytku. Twoja ścieżka to zakładka poznana we wprowadzeniu. Jest tu ranga waszego strażnika, rekomendacje, tytuły, triumfy, zadania sezonowe i miejsce na śledzone zadania. Ranga strażnika ma 11 poziomów. Jak klikniecie napis, to otwiera się menu z wymogami na dany poziom. Wbijecie trzeci, pokazują się wymogi na czwarty itd. Tak Za każdym razem jak wbijecie wszystkie wymogi, to wyskakuje komunikat i musicie wrócić na wieżę pod drzewo, by awansować na wyższą rangę. W wybranych zadaniach są poukrywane rzeczy do odblokowania, jak modyfikatory, miejsca na zapis wyposażenia itd. Tak rangi od 1 do 6 to rangi stałe, a od 7 do 11 to rangi zmienne. Są resetowane co sezon i wracamy na starcie sezonu na szósty poziom, by od nowa to wszystko zdobywać. Rekomendacje AK Pochwały to system, w którym po zakończonych aktywnościach możecie przydzielać ocenę innym osobom z drużyny. Jest podzielony na kategorie i przydziela wam punkty. Nic to nie znaczy tak naprawdę, a jest wymagane do wbicia niektórych rang strażnika. A jeszcze jedno, żeby zachęcić ludzi do korzystania z tego, to Howtorn ma milówkę związaną z rozlawaniem pochwał. Tytuły to zbiór zadań, które po wykonaniu odblokowują Wam pieczęć oraz tytuł, który możecie założyć na postać, by inni gracze widzieli, że zrobiliście wszystkie wymogi z czegoś tam. Jest to pogrupowane wspomnianymi pieczęciami i dotyczą one aktywności w grze. Nie wiem, ukończ wszystkie wyzwania w Lochu X, zrób wszystkie wyzwania w żelaznej chorągwi, w tym sezonie zrób to, to i to itd. itd. Niektóre pieczęcie są aktualizowane co sezon, co pozwala na ich pozłacanie. Wiadomo, by jeszcze bardziej podkreślić Wasze osiągnięcie. Złote pieczęcie to rzeczy, które można zdobyć w grze, a srebrne to te, które z gry wyleciały i nie ma możliwości ich ponownego zdobycia. Triumfy to kolejny zbiór zadań dla fanatyków maksowania gierki. Ma jeszcze więcej wymogów niż wspomniane pieczęcie i zaliczanie triumfów nalicza Wam punkty. Jest Wasza ogólna ilość punktów z triumfów oraz ilość punktów, jaką możecie aktualnie zdobyć. Co to daje? Ano nic. Jest info, że wbiliście tyle i tyle punktów. Ostatnie okienko to sezon. Kolejny zbiór zadań, które czekają na ukończenie. Nagrody, punkty doświadczenia nabijające przepustkę sezonową oraz w niektórych przypadkach jasny pył na zakupy w sklepiku Eververse. Ta zakładka to kolekcja, czyli zbiór wszystkich Waszych zdobyczy w grze. Jest to rozdzielone na 6 osobnych zakładek: bronie, pancerz, egzotyki, statki, wróble, materiały planetarne i inne takie rzeczy. Wszystko tu można sprawdzić. W prawym górnym rogu jest lista ostatnio zdobytych przedmiotów, a pod nią kolejne cztery zakładki: medale, wzorce i katalizatory, lore oraz śledzenie statystyk. Pod tym są jeszcze obrazki, które się nazywają odznaki. Każda jest od czegoś innego i możecie sprawdzać, co trzeba jeszcze zdobyć w danej aktywności, by odznakę odblokować. Za każdym razem jak się logujecie do gry, to jesteście na orbicie. Z niej macie dostęp do twojej ścieżki oraz nawigatora. Otwarcie nawigatora wyświetla automatycznie miejsca docelowe. Miejsca docelowe, czyli wszystko, gdzie możecie polecieć. Dokładnie to omówię przy aktywnościach. Zakładka dalej to gracze, gdzie macie listę graczy z klanu, swoich znajomych oraz graczy, którzy są w pobliżu. Jest tu okienko odtworzenia drużyn ogniowych dla aktywności, które nie mają dobierania graczy. Mamy jeszcze ekrany pokazujące znajomych tylko z platformy, na której gracie oraz ustawienia prywatności. Mapa to mapa. Jak gdzieś jesteście, to możecie ją wyświetlić, by zobaczyć, co jest w danej lokacji. Zakładka zadania. Tutaj będą wszystkie wasze zadania oraz zlecenia, które pobraliście od sprzedawców. Są tu zakładki odgrupowania zadań, by wiedzieć, co jest z dodatku, co jest z sezonu, co jest na egzotyki, co jest przestarzałe i tak dalej. Możecie to przełączać i sprawdzać. Domyślnie gra ma ustawione coś, co się nazywa wyróżnione zadania. Gra decyduje za was, czym powinniście się zainteresować. Ja sobie ustawiłem, że domyślnym oknem ma być okno wszystkie zadania, by widzieć zadania i postęp na pobranych zleceniach. Zakładka sezon to aktualny sezon w grze. Od wyjścia dodatku ostateczny kształt mamy epizody podzielone na akty, ale gra dalej nazywa to sezonem. Widzicie tu wasz aktualny poziom przepustki sezonowej oraz listę nagród, jaką możecie odebrać. Jedna ścieżka dla darmowych graczy, a dla posiadaczy sezonu nagrody są odbierane z dwóch ścieżek. Ostatnia zakładka to ponownie sklep, który omawiałem wcześniej. Dodatkowo, jak chcecie szybko zdekodować sklepowe engramy, to nie musicie lecieć na wieżę, tylko klikacie w tą zakładkę i od razu wyskakuje okno z ilością engramów z możliwością ich otwarcia. Otwieracie nawigator i macie ten ekran. Jest wieża, którą omawialiśmy, jest okop, który robi za główną bazę związaną z stadionami, mamy planety, na które można polecieć, mamy playlisty, zakładkę legendy oraz linię czasu. Linia czasu to pojedyncze misje fabularne z określonego dodatku, Wrzucono to do gry, by całkiem nowi gracze mogli poznać wydarzenia z określonego DLC. Taki był przynajmniej plan Bungie. Praktycznie każda planeta ma swojego NPC, można ją swobodnie zwiedzać oraz oferuje aktywności jak patrole, wydarzenia publiczne czy zaginione sektory. Na niektórych planetach są tryby hordopodobne jak ślepa studnia na śniącym mieście czy ołtarze smutku na Księżycu. Playlisty to podstawowe aktywności w grze. Straż przednia podzielona na szturmy, nocne szturmy i nawały w dwóch wariantach. Jest jeszcze ikona nocnych szturmów na poziomie Wielki Mistrz, ale to jest uruchamiane przez Bungie podczas trwania danego sezonu. Playlista Tygla to różne tryby dla fanatyków PvP, dla 3 i 6 osobowych drużyn. Ostatnia playlista Gambit to mix PvE z PvP. Drużyny walczą o najszybsze pokonanie bossa z możliwością przeszkadzania sobie nawzajem. Kolejne aktywności, jakie oferuje gra, to różnego rodzaju zadania na egzotyczne bronie, lochy oraz najazdy. Lochy to aktywności dla maksymalnie trzyosobowych drużyn, a najazdy to aktywności zaprojektowane dla sześcioosobowych drużyn. Lochy oraz najazdy mają swoje własne mechaniki, by kończyć etapy, różnych przeciwników oraz przypisaną do nich konkretną pulę nagród. Lochy i najazdy są przypisane pod konkretne dodatki. A ich ikony są rozsiane po planetach, także trzeba ich szukać samemu, ponieważ gra nie ma jednej zakładki, gdzie trzyma wszystkie te aktywności. Jest jeszcze zakładka legendy widoczna w miejscach docelowych. Są tam ikony dwóch lochów, trzech najazdów oraz trzech misji egzotycznych. Dwóch stałych i jednej, która jest aktualnie w rotacji. Kolejny punkt filmu to moc i tutaj będzie o tym, co to moc, o jej poziomach i jak ją podnosić. Cała zabawa w Destiny polega na podnoszeniu mocy, by móc brać udział w coraz trudniejszych aktywnościach. Każda broń oraz pancerz zdobyty w grze jest określony mocą i średnia ze wszystkich slotów broni oraz pancerza to moc waszej postaci. Na starcie wasz strażnik w momencie nagrywania tego filmu jest na poziomie 1900 i jest to tak zwana podstawa. Grając we wszystko będziecie zdobywać coraz mocniejsze przedmioty, aż osiągniecie moc 1940. To jest miękki pułap, i w tym momencie gra wam odblokuje kamienie milowe. W skrócie milówki. W miejscach docelowych pojawią się wam na ekranie żółte kropeczki przy ikonach wieży, okopu, planetach, playlistach itd. Kropeczki oznaczają, że jest tam do zdobycia sprzęt, którym będziecie podnosić moc dalej. Są tam egzotyczne engramy zakończenia aktywności playlist, są engramy dające potężny lub szczytowy sprzęt. Na każdą ikonę można najechać i rozwinąć menu, co trzeba zrobić, by dostać daną nagrodę. Grając sobie te milówki, będziecie wbijać poziomy od 1940 do 1990, który jest nazwany twardym pułapem. Ostatnie 10 punktów mocy, czyli od 1990 do 2000, wbijacie tylko milówkami, gdzie nagrodą jest szczytowy sprzęt. Moc możecie też podnosić za pomocą tzw. wybornego engramu. Są to losowe nagrody, które się zbierają w waszym ekwipunku. Jak się na taki egram najedzie, to jest pokazane, na jakim poziomie mocy dostaniecie losową nagrodę. Z takim engramem lecimy na wieżę do kryptarchy, by go zdekodować, żeby nie tracić szansy na podniesienie ogólnej mocy postaci. Jak engram pokazuje, że nagroda jest na 1980, a wy osiągniecie moc na 1985, to engram, o którym zapomnieliście, nie da wam nagrody na wyższym poziomie, tylko na takim, jaki pokazywał w momencie, gdy go zdobyliście. No i jeszcze jedno, po przekroczeniu 1990 wyborne engramy już nie będą podnosiły wam mocy, tylko będą wypadały na poziomie mocy waszej postaci. Postać ma 1994, to na tyle poleci wyborne. Inaczej sprawa wygląda z engramami jakie zbieracie u sprzedawców za wbijanie rank, co pokazywałem przy omawianiu NPC na wieży. Ich moc rośnie razem z mocą postaci, ale przy dokodowaniu przedmioty zawsze wypadną poniżej waszego poziomu. Na ten moment maksymalny pułap mocy na jaki będą dekodowane te engramy, to 1990. Dalej, zdobyta moc jest przypisana do waszego konta, a nie postaci, i jest szczytywana na podstawie posiadanych przez was przedmiotów. Oznacza to dwie rzeczy. Pierwsza, nie musicie się martwić o zakładanie najmocniejszego sprzętu, ponieważ gra wszystko sobie przelicza sama i będzie was nagradzała odpowiednio mocniejszym sprzętem w zależności od pułapu mocy i rodzaju nagrody. Druga sprawa, jak stworzycie drugą postać, to tak samo. Zaczniecie co prawda z poziomu 1900, ale otrzymywane nagrody będą zbliżone do postaci z najwyższym poziomem mocy na waszym koncie. Z nowości związane z mocą jakie zaserwowało Bungie to systemy Pathfinder oraz moc drużynowa. To pierwsze to system zastępujący zlecenia. Jeden jest dla playlist, a drugi dla lokacji blade Serce z dodatku ostateczny kształt. Po otwarciu Pathfindera ukazują się wam kółeczka, które określają co macie zrobić by zaliczyć zadanie. Tworząc linię od lewej do prawej uzyskujecie dostęp do nagrody. Po odebraniu nagrody system można zresetować migotem i znowu wbijać wymogi po kolejne nagrody. Wspominam o tym, ponieważ pierwsze nagrody do odbioru z Pathfindera to engramy podnoszące waszą moc. Każda aktywność w grze jest określona jakimś poziomem mocy. Są aktywności, że wasza moc nie ma znaczenia. Są aktywności, że moc jest z góry ustalona przez bungee i zawsze jesteście poniżej poziomu przeciwników, by było wyzwanie. Oraz są aktywności, gdzie moc ma znaczenie. Najeżdżając na ikonę aktywności, są pokazane ikony od 1 do 4, co oznacza, jak mocno będą was bili przeciwnicy. Powiedzmy, że aktywność jest na 2000, wy macie 1980, czyli jesteście o 20 punktów poniżej przeciwników, co będzie mocno odczuwalne. Także podnosicie moc, by było wam w takich aktywnościach łatwiej i by uzyskać dostęp do kolejnych trudniejszych poziomów. Jak nie macie czasu na wbijanie mocy tyle, ile byście tego chcieli, a chcecie grać z kolegami, to z pomocą przychodzi wcześniej wspomniana moc drużynowa. Zakładając drużynę, osoba z najwyższą mocą zostaje liderem mocy w drużynie, a pozostałe osoby są podciągnięte do mocy lidera o 5 punktów poniżej jego poziomu. Proste. Aktywność jest na 2020, kolega ma 2015, więc pozostali członkowie drużyny są podniesieni przez grę do poziomu 2010, jeśli sami go jeszcze nie przekroczyli. Jest to tylko tymczasowe podniesienie mocy dla wzięcia udziału w aktywności. Nagroda za ukończenie dalej wypadnie na takim poziomie mocy, by odpowiadała mocy Waszej postaci. Moc artefaktu to dodatkowe punkty mocy doliczane do mocy Waszej postaci za wbijanie punktów doświadczenia. Artefakt ma licznik i pokazuje Wasze premie do mocy. Tak samo można to sprawdzić jak najedziecie na moc pokazaną w ekranie postaci. Moc artefaktu jest tymczasowa oraz nieskończona. Także jak gracie 247, to możecie i 3000 mocy wbić. Artefakt na koniec sezonu i tak jest resetowany, a wy wracacie na poziom mocy, jaki macie ze zdobytych przedmiotów. Teraz będzie o ulepszaniu i podnoszeniu mocy broni oraz pancerza, plus krótka sekcja dla ducha. Za każdym razem widzicie na ekranie, jaki jest koszt ulepszania i jakich wymaga materiałów, o których mówiłem wcześniej. W przypadku broni legendarnych, po otwarciu ekranu broni, mamy slot z jedną losową statystyką. Ulepszając tą statystykę do dziesiątego poziomu, nadaje broni status mistrzowski, pojawia się złota ramka, a wy w oknie statystyk widzicie, o ile wzrosła dana statystyka. Jest to pokazane za pomocą żółtego paska. Kolejna rzecz, jaką można ulepszyć, to perki broni. Większość broni ma okno, które odpowiada za ulepszenie perków, by dawały większe korzyści niż ich podstawowa wersja. Najpierw należy użyć wzmocnienia pierwszego poziomu, pojawia się wtedy data stworzenia broni, jej poziom oraz miejsce na pamiątki. Następnie broń musi osiągnąć odpowiedni poziom, by móc użyć drugiego wzmocnienia. Także albo broni używacie i nabijacie na nie poziom, albo korzystacie z okienka od podnoszenia poziomu, jak macie dość materiałów. Drugie wzmocnienie ulepsza wszystkie cechy broni z lewej kolumny. Znowu wbijacie poziomy broni i trzeci poziom wzmocnienia ulepsza wszystkie cechy z prawej kolumny broni. W przypadku broni egzotycznych mamy katalizatory. Usprawniają one działanie broni egzotycznych i też mają wpływ na ich statystyki. Najpierw katalizator trzeba zdobyć, następnie trzeba bronią zabijać, by załadować katalizator, a po wbiciu 100% katalizator możemy założyć. Śródła katalizatorów są albo losowe, można je dostać jako nagroda po aktywnościach z playlist, albo z góry przypisane, np. z konkretnych zadań, przepustki sezonowej lub można je zakupić u ksura. Tu uwaga, nie każda egzotyczna broń posiada katalizator. Które bronie go posiadają możecie sprawdzić w zakładce wzorce i katalizatory w menu kolekcji. W przypadku pancerza sprawa wygląda inaczej. Pancerze legendarne oraz egzotyczne posiadają pasek energii. Energia ta określa ilość modyfikatorów, jaką możecie założyć na pancerz, by mieć dostęp do różnych rzeczy wpływających na grę lub postać. Czasami będziecie dostawać pancerze z jednym punktem energii, czasami z trzema. To jest wszystko losowe, ale i tak 10 punktów energii to maksymalne ulepszenie. Ulepszenie pancerza na 10 poziom daje Wam 10 punktów energii do korzystania z modyfikatorów, Daje Wam dodatkowo plus 2 punkty do każdej statystyki, czyli razem wychodzi plus 12 do wszystkich statystyk pancerza. Pancerze egzotyczne mają możliwość odblokowania dodatkowego slotu na modyfikację statystyk, o których wspomniałem przy tym całym Artifice Armor. Broń, jak i pancerz można podnieść na wyższy poziom mocy dzięki opcji, która nazywa się nasycanie. Moc słabszego przedmiotu możemy podnieść poprzez poświęcenie przedmiotu o wyższej mocy. Jak używacie takich samych przedmiotów, to nasycanie kosztuje tylko migot, jak przedmioty są różne, to potrzebujecie do nasycania modułu ulepszenia. Duch, który towarzyszy Wam od samego początku gry, nie tylko służy za elektora, otwieracz, czy tam skaner w aktywnościach. Odpowiednim przyciskiem można ducha wyciągnąć i pojawia się menu po prawej, gdzie są kolejne zakładki do przeglądania. W zależności, w jakiej aktywności jesteście, taki będzie podgląd u ducha. Nie wiem, aktualny cel, lista modyfikatorów, czy tam lista graczy. Plus, do tego jest podgląd na zadania, które macie ustawione do śledzenia postępów. No i ostatnie, co tu możecie zrobić, to porzucenie zadania oraz wyjście na orbitę. Do tego duchy mają poziom energii, podobnie jak pancerze, który też ulepszamy, by móc korzystać z modów. Na drugim ekranie ducha można pomalować oraz jest okno na projekcję. W skrócie, obrazki, które będą pokazywane na ekranie, jak wyciągniecie małego. W tym miejscu umówię modyfikatory, czytam modyfikacje. Nie wiem, ja na to gadam mody. Będzie o modach aktywności, broni, pancerza, ducha oraz artefaktu. Większość aktywności, szczególnie te na wyższych poziomach trudności, mają mody wpływające na rozgrywkę. Im wyższy poziom trudności, tym więcej modów ma aktywność. Na jakich trafimy przeciwników, jakie elementy zadają większe obrażenia wychodzące, jakie elementy zadają większe obrażenia waszej postaci, czy przeciwnicy po śmierci zostawiają jakieś pułapki, jaka broń zadaje większe obrażenia itd. itd. Listę aktywnych modów dla aktywności mamy rozpisaną w lewym dolnym rogu ekranu przed uruchomieniem aktywności. Wszystko po to, by się odpowiednio przygotować do walki. Mody broni ustawiamy w menu broni w odpowiednim slocie. Te mody wpływają na zachowanie broni i można na przykład ustawić lepsze namierzanie celu, mniejsze drgania broni, większy magazynek, lepsza celność z biodra itd. Dla broni typu adept mamy warianty adeptowe modów, które dają większe korzyści od podstawowych wersji. O ile większe korzyści? Nie mam pojęcia, Bungie twierdzi, że tak jest, to nie będę się z nimi kłócił. Mody pancerza. Te mody zostaje podzielone na poszczególne jego elementy, czyli modów z nie włożymy w rękawice itd. Jak sobie otworzycie menu pancerza, to wygląda to tak. Pierwszy slot jest odpowiedzialny za zwiększanie statystyk postaci. Tutaj można za odpowiednią ilość energii wrzucić mod podnoszący daną statystykę, np. plus 10 do odporności za 4 punkty energii pancerza. Kolejne sloty to miejsca na mody wpływające na postać lub korzystanie z broni. Na przykład poszukiwacze amunicji, generowanie amunicji, dalszy rzut granatem, tworzenie kul mocy za szybkie zabójstwa z określonego elementu, zabójstwa z łapy czy tam granatu generują kulę mocy, redukcja obrażeń od danego elementu, lepsze namierzanie dla broni solarnych, zwiększenie rezerw dla broni solarnych itd., itd. Nie będę tu wszystkiego opisywał, bo jeden jest tego za dużo, a dwa po co. Otwarcie menu pancerza i najechanie na modyfikację dokładnie opisuje, co ona robi. To wszystko jest uzupełnione o system o nazwie Armor Charge. Po polsku to chyba będzie naładowanie pancerza, z którym działa kolejna pula modów do wyboru. Podnosząc kulę mocy, postać dostaje ładunek, który będzie działał w jakiś określony sposób. To jest zależne od założonego moda. Żółte są stałe i mają opisany sposób zamiany ładunków na jakieś korzyści, na przykład po użyciu granatu, zebrane ładunki zwrócą Wam część energii granatu. Niebieskie to ładunki tymczasowe i wtedy pojawia się licznik, przez ile czasu korzystacie z bonusów modyfikacji. Na przykład zwiększenie zadawanych obrażeń elementem słonecznym. Jest tego trochę i trzeba sobie na spokojnie do tego siąść i pomyśleć, jak ustawić postać. No chyba, że Wam się nie chce w to bawić, to YouTube i ustawiacie bildy od A do Z, jak to pokazał prowadzący w filmie. Wasz duch też ma 4 miejsca na mody. W pierwszym oknie można sobie włożyć bonus do otrzymywanych punktów doświadczenia. Drugie okno to miejsce na detektor skrzyni oraz materiałów planetarnych. Jak jakieś zadanie wymaga zbierania skrzynek, to ten mod jest bardzo przydatny. Trzecie okno, widzowie, to bonus do otrzymywanego migotu albo zwiększenie nagród z wydarzeń publicznych, albo sześć modyfikacji wpływających na statystyki pancerza dla pancerzy, które dopiero dostaniecie, a nie dla tych, które macie na postaci. Na przykład... Dajecie mod dyscypliny, i jak dostaniecie pancerz, to ma on mieć minimum 10 punktów dyscypliny z szansą na więcej niż 10 punktów tej statystyki. Ostatnie okno to zwiększenie szansy na otrzymywanie materiałów lub nagród, zakończenie aktywności. Modyfikatory artefaktu. Po odbiorze artefaktu będziecie podnosić jego poziom poprzez punkty doświadczenia. Wbicie poziomu daje wam punkt do odbioru modyfikacji. W przeciwieństwie do wcześniej omawianych modów, te z artefaktu są aktywne od razu w momencie ich wykupienia. Artefakt posiada na start 25 modyfikacji, z czego możecie wykupić 12. Co sezon, Banji zmienia pulę modów, jakie są dostępne w artefakcie. Z racji, że gra przekształciła sezony w epizody, to ze startem nowego aktu artefakt dostał kolejne 5 modów. Artefakt możecie ustawiać według własnego uznania, ale kolejne kolumny będą się odkrywać dopiero w momencie, jak wykupicie odpowiednią ilość modów z poprzednich kolumn. Ostatnia sprawa, pamiętacie trójkąt kwadrat i kółko z ekranu postaci. W artefakcie w pierwszej kolumnie macie takie same oznaczenia przy ikonkach broni. Są to oznaczenia potrzebne do walki z czempionami. Trójkąt to antybariera. Obity przeciwnik stawia barierę ochronną, którą należy zniszczyć, by go ogłuszyć. Kółko to przeciążeniowy. Należy w niego nawalać tak długo, aż nie zostanie ogłuszony. Kwadrat to niepowstrzymany. Należy wycelować broń i trzymać na zbliżeniu, dopóki nie błyśnie. Oznacza to naładowanie pocisku, który ogłusza czempiona jak w niego traficie. Jak wspomniałem, Banji samo wybiera w artefakcie jaki rodzaj broni jest pod określonych czempionów, a to wszystko macie uzupełnione o ogłuszanie konkretnymi efektami podklasy na ekranie postaci. Jak najedziecie kursorem na ikonę, to pojawia się opis jakim efektem podklasy możecie walczyć z konkretnym rodzajem czempionów. Żeby jeszcze bardziej urozmaicić walkę z czempionami, to poza artefaktem i efektami z artefaktu, niektóre z egzotycznych broni mają wbudowane cechę walki z czempionami. Jeśli egzotyczna broń posiada taką możliwość, to jest to widoczne w jej opisie. Grama system tworzenia broni. Wybrana pula broni może Wam wypaść z czerwoną ramką. Oznacza to, że broń można stworzyć, jak odblokujecie jej wzorzec. Ile ramek jest potrzebny, by odblokować wzorzec broni jest dokładnie rozpisane w zakładce kolekcja, wzorce i katalizatory. Tutaj jest pełna lista broni, podzielona na rodzaj broni oraz rodzaj amunicji. Kursor na broń, która Was interesuje i jest info o postępach wzorca. Jak już mamy broń z ramką, to wzorzec zdobywamy na dwa sposoby. Wyciąganie z menu broni poprzez odpowiedni slot, jeśli chcecie broń zachować, lub możecie ją od razu rozłożyć. Wasza sprawa. Po odblokowaniu wzorca udajemy się na enklawę, która znajduje się na świecie tronowym Sabatun. Po wylądowaniu podbiegamy do maszyny i tworzymy broń. Z listy wybieramy broń, którą żeśmy zdobyli. Pojawia się nowy ekran i pierwsze okno to główna statystyka. Kolejne cztery okna to miejsca na cechy. Na początku wybór jest ograniczony. Na końcu jest jeszcze okno pamiątek. Pamiątki możecie dostać z różnych źródeł jak gambit, nocne szturmy, próby ozyrysa czy eventy. W głównej mierze służy to do odblokowania specjalnego kolorku do nałożenia na broń. Ostatnim oknem tworzymy ustawianą przed chwilą broń. Jest pokazane ile was to kosztuje materiałów i trzymamy przycisk by to zatwierdzić. Broń wpada do slotu na waszej postaci i automatycznie otwiera się jej menu. Teraz w menu takiej broni jest pokazana data stworzenia. Na ikonie pojawia się taki czerwony kwadracik, co oznacza, że ta broń była stworzona. Teraz poprzez używanie broni będziecie nabijać na niej poziom, by odblokować kolejne cechy do użycia w enklawie lub jest opcja przyspieszenia levelowania, jak macie odpowiednią ilość materiału. Jak macie odpowiednio wysoki poziom broni, to wracacie na enklawę i korzystacie z opcji przemodelowania. Tu uwaga, by opcja przemodelowania działała, broń nie może być założona na postać i nie może być zabezpieczona kłódką przed rozmontowaniem. Klikacie, przemodeluj, znowu ustawiacie wszystkie interesujące Was cechy. Możecie zauważyć, że w trzecim i czwartym slocie pojawiły się takie same perki, tylko z żółtym kolorkiem. Są to perki wzmocnione, które dają większe korzyści niż ich podstawowe warianty. Ustawiacie, co chcecie, znowu najazd na ostatnie okno, podgląd, ile to kosztuje i zatwierdzacie. To wszystko. Dalsza część filmu będzie już skierowana dla typowego nowego gracza. Jaką postać wybrać, od czego zacząć grę, gdzie jest fabuła, co mogę grać za darmo, co jest dobre, a co nie, skąd brać egzotyki i kilka takich tematów z dupy, bo nie jestem w stanie postawić się w miejscu nowego gracza i nie wiem, co go interesuje. Na samym początku już powiem, że żaden poradnik wam nie pomoże tak jak ludzie z klanu czy choćby grup Destiny, dlatego zachęcam do odwiedzenia grupy na FB czy serwera Discord tej strony Destiny 2 Polska. Po pierwsze, jest tam cała grupa fanatyków gierki, którzy w tym siedzą i doradzą. Po drugie, szybciej uzyskacie odpowiedzi na nurtujące was pytania. Każdy ma inny problem i niekoniecznie pojawiło się to w filmie. No to jedziemy. Jaką klasę postaci wybrać? Masz podjąć decyzję na początku, a granic nie pokazuje. Nie ma ani klipu, ani zlepku screenów. Więc albo wybierasz postać po wyglądzie, albo ktoś ci ją polecił. Odpowiadam, ja wam tu konkretnej klasy na start też nie podam. Taki mnie chuj. Każda klasa jest na swój sposób dobra i polecam wam stworzenie każdej, by nią sobie chwilę pograć. Sprawdzić, czy odpowiadają wam jej skile, i tak dalej. Teraz jest pominięcie wprowadzenia, więc szybko możecie odblokować pakiet startowy i kolejne ulepszenia pod klasę. Ja tam zawsze grałem Tytanem, później Urlokiem, a na końcu Hunterem. I to nie dlatego, że klasa łowcy jest do dupy, tylko ja jestem do dupy. Dla mnie Hunter jest najtrudniejszy do opanowania, dlatego gram nim najmniej. Jeśli chodzi o wspomniane pakiety startowe od Kory, to odbiór innego niż pod klasa, którą graliście w wprowadzenie, odblokuje wam drugą pod klasę. Na przykład graliście w prowadzenie prądowym tytanem, a jak wybierzecie pakiet słoneczny, to od razu dostaniecie słoneczną podklasę i te startowe aspekty oraz fragmenty. Więc zamiast zrobić dwóch zadań na podklasy, będziecie mieli do zrobienia tylko jedno. Ja, jakbym miał teraz wybierać te pakiety startowe, to dla każdej postaci bym wybrał pakiet słoneczny. Nie wiem, jakoś na słonecznych podklasach gram najczęściej. Wam jak się spodoba, to i tak resztę skili będziecie musieli odblokować u i by bawić się dalej w sprawdzanie, czy tam ulepszanie postaci. Od czego zacząć grę? Najlepiej w pierwszej kolejności odblokować artefakt. Jest on do zdobycia za ukończenie pierwszej misji, w tym sezonie jest to misja z dodatku ostateczny kształt, a jak będzie w kolejnym sezonie, nie mam pojęcia. A polecam zacząć od wbijania artefaktu tylko dlatego, by już mogliście sobie zbierać punkty doświadczenia na te całe mody i bonusik do mocy. W drugiej kolejności od razu bym robił wszystkie zadania, jak leci na poziomy strażnika z zakładki Twoja ścieżka. Jest to o tyle ważne, ponieważ wbijając kolejne poziomy odblokujecie dostęp do triumfów, tytułów, modów itd. Gdzie jest fabuła? Panie Newlightcie, fabuła jest dla zarządu, a dla pana jest linia czasowa z miejsc docelowych. A tak na serio to początkowej fabuły w grze nie ma i koniec tematu. Jest kulawe wprowadzenie na kosmodromie, są te całe misje z linii czasu, a pierwsza grywalna fabuła zaczyna się od dodatku twierdza cieni. Według strony Banji i mojego pomocnika, Kampania twierdza cienia oraz poza światłem jest za darmo, a cała reszta jest zamknięta za dodatkami. Czy mogę grać solo? Solo można sobie lecieć w misję kampanii i ewentualnie, jak odpalicie aktywność bez dobierania graczy, to wtedy wylądujecie w niej sami. Typowego solo tutaj nie ma, bo gra jest nastawiona na drużynowe granie. Większość aktywności ma wbudowane dobieranie graczy, a na wyższych poziomach trudności musicie sobie drużynę stworzyć sami lub do kogoś dołączyć przed rozpoczęciem aktywności. W zakładce gracze jest opcja tworzenia lub szukania drużyn, ale najpierw musicie ją odblokować poprzez rangę strażnika. Co mogę robić jako free to play? Macie zwiedzanie planet, playlisty szturmów PvP Gambitu i zakładkę legendy. Tutaj jednak też nie wszystko jest darmowe. Za darmo na 100% macie loch przepowiednia, najazdy Szklany Skarbiec, Upadek Króla i Koniec Kroty, plus egzotyczne misje Szept i Godzina Zero. Środkowa ikona na dole to lista misji egzotycznych, które są w rotacji i nie wiem, które są darmowe, a które nie. Do tego możecie brać udział w darmowych eventach, jak Banji je uruchamia. Eventy są cztery: świtanie, przesilenie, zawody strażników i festiwal utraconych. Każdy event jest uruchamiany przez Banji w określonym czasie na kilka tygodni. Wtedy na wieżę przylatuje Ewa Lawantę i robi za sprzedawcę tych wydarzeń. Dalej, macie dostęp do trybu PVP, żelaznej chorągwi, gdy jest aktywna pod warunkiem, że ukończyliście zadanie wprowadzające do PvP. Jeśli chodzi o nagrodę, to macie ograniczoną pulę milówek do robienia, wybraną pulę egzotyków do zdobycia, to samo dotyczy sklepu z egzotykami na wieży czy skupianiem egzotyków u Rahula. A no tak, jest jeszcze tryb wyzwania wieczności, w którym możecie grać? Do tego dostajecie za darmo jedną misję kampanii, plus misję sezonową oraz zagranie jeden raz aktywności sezonowej. Później znowu pojawiają się komunikaty, że resztę macie sobie kupić. Na jakie statystyki zwrócić uwagę? Według gry powinniście się skupić na odporności, jak jesteście tytanami, regeneracji, jak jesteście warlockami i mobilności, jak jesteście hunterami. Dlaczego? Bo te staty wpływają dodatkowo na regenerację umiejętności klasowej. Ale ja jestem inny i na każdej postaci staram się mieć 100 punktów odporności, bo to zwiększa redukcję obrażeń. Druga i trzecia statystyka, jakie mnie interesują, to regeneracja oraz dyscyplina. Co jest dobre, a co nie, co zachować, co skasować. Dopóki zdobywacie niebieskie przedmioty, to nie ma problemu, bo po prostu zostawiacie to, co ma najwyższą moc w danym slocie, a cała reszta idzie w śmietnik. Jak już zdobywacie legendarki czy egzotyki, to zaczyna się zastanawianie. W przypadku pancerza jest o tyle łatwo, że zależy wam na pancerzach ze statystykami w przedziale 62 punktów w górę. Z czego 68 to jest chyba maks jaki możecie trafić. Nie wiem, nie kojarzę, bym dostał więcej niż to. Druga sprawa, chcecie, żeby pancerze miały dobrze rozłożone te 60 plus punktów na statystykach, a nie porówno. Lepiej mieć pancerz z sumą 62, który ma na przykład 20 odporności 18 regeneracji i pozostałe punkty rozłożone w innych statach, niż mieć 65, które ma rozłożone statystyki praktycznie porówno. W przypadku losowych broni sprawa nie jest taka prosta, bo każda broń ma inną pulę perków, którą możecie otrzymać, a w grze sprawdzić się tego nie da. Za każdym razie musicie otwierać menu broni i sprawdzać, co robi dany perk. Także na początku gry najlepiej zostawiać to, co zdobywacie i po prostu sobie to zakładać i testować. Nie gracie jeszcze o złote majty czy tytuł króla DPS-u, tylko pobawcie się na własną rękę. Jak już zacznie się zbieractwo, że macie na postaci 3 w schowku po kilka lub kilkanaście rodzajów takiej samej broni, a nie jest ona z puli tych, co tworzycie samemu, to wtedy albo pytacie ludzi, co warto z tego zostawić, albo na własną rękę sprawdzacie to w necie. Niestety, ale w Destiny tak to działa. Wtedy wchodzicie sobie na stronę light.gg, szukacie broni, która Was interesuje i tam możecie sprawdzić wszystko. Które cechy są dobre pod PvP, które cechy są dobre pod PvE, porównać to ze swoimi zdobyczami i wtedy przedmioty kasować. W przypadku broni, które możemy tworzyć na enklawie, to ja już dawno tego nie robię, bo szkoda mi na to miejsca. Mam stworzone broni, których używam, a resztę to nawet nie ruszam, by na daremno nie gracić schowka. Tak jak gadałem, schowek ma 700 miejsc, ale chwila, moment i miejsca brakuje. A potem trzeba będzie znowu robić porządki i ogarniać miejsce pod przyszłe sezony itd. Skąd brać pancerz na wysokich statystykach? W grze każda nagroda jest losowa, ale możecie mieć minimalny wpływ na statystyki pancerza dzięki modom ducha. Wrzucacie sobie w slot ducha odpowiedni mod i teraz. Albo gracie lok, który jest w rotacji, licząc na to, że wam polecą pancerze. Albo idziecie do sprzedawców skupiać engramy na pancerz. Najłatwiej robić to u sprzedawcy sezonowego lub u gościa od Żelaznej Chorągwi. Jak mówiłem, wszystko jest losowe i zależy od ilości czasu jaką macie, ile macie engramów, ile macie materiałów i ile macie cierpliwości. Skąd brać egzotyki? Tutaj omówię wszystkie źródła jakie znam, skąd można dostać egzotyki. I nie będę tego oddzielał między darmowy graczy a tymi dodatkami. Egzotyczne pancerze oraz bronie mogą Wam wypaść losowo z pokonanego przeciwnika jako egzotyczny engram podczas aktywności. Kolejne źródło to kończenie aktywności, oczywiście też jest to losowe. Trzecie źródło to grani playlist. Zakończenie 3, 6, 9 meczy, dostajecie egzotyczny engram, który możecie zdekodować na wieży u kryptarchy. Skoro wspomniałem kryptarchę, to jest też nowość od wyjścia dodatku, odbieracie u niego zadanie i będziecie nabijać poziom reputacji za dokodowanie i skupianie sprzętu. Jak zresetujecie rangę, to dostajecie możliwość zakupu nowo dodanych do gry egzotyków. Egzotyki te można zdobyć tylko za ukończenie kampanii na legendarnym poziomie trudności, lub kupić po resecie rangi kryptarchy. Innej możliwości, by je blokować, nie ma. Czwarte źródło to zaginione sektory na wyższych poziomach trudności. Codziennie jeden sektor jest wybrany przez grę, gdzie macie szansę na zdobycie egzotycznego engramu. Jest wskazany sektor i dwa poziomy trudności do wyboru. Egzotyczny engram jest oczywiście losową nagrodą po ukończeniu sektora i otwarciu skrzyni. Źródło numer 5 to egzotyczny sklep na wieży obok schowka. W zależności jakie posiadacie dodatki, to z takiej puli macie egzotyki do wykupienia za odpowiednie waluty. Źródło 6 to Xur, co siedzi na wieży od piątku do wtorku. Typ ma możliwość zakupu engramu, wybranych pancerzy, wybranych broni oraz katalizatorów do egzotycznych broni. Wszystko za dziwne monety lub za egzotyczny szyfr. Źródło 7 to oczywiście zadania na egzotyki: konkretne zadania lub misja do ukończenia, by dostać dany egzotyk. Źródło 8 to Inwazja Weksów. Na Neumunie pojawia się wydarzenie, które nagradza Was egzotycznym pancerzem, którego nie posiadacie jeszcze w swojej puli. Można tam zdobyć wszystkie egzotyczne pancerze, jakie zostały wprowadzone do gry przed premierą ostatecznego kształtu. Ostatnie źródło egzotyków to farmienie Nocnego Szturmu na wyższych poziomach trudności, czyli Mistrzu lub Wielkim Mistrzu. Na Wielkim Mistrzu poza zdobywaniem broni Adept macie szansę na otrzymywanie egzotycznych pancerzy. O lochach i najazdach powiem tylko tyle, że... Tam też są do zdobycia przypisane do nich egzotyczne bronie, ale albo to jest losowe, albo trzeba ukończyć jakieś zadanie. Skasowałem broń, tam czy tam pancerz, i co teraz? Jak skasowałeś jakieś legendarki, to dupa zbita i już po ptokach. Nie odzyskasz tego przedmiotu. W przypadku egzotyków jest lepiej, bo możesz je wykupić za zakładki kolekcja z pola egzotyki. Egzotyczne bronie mają swoje stałe cechy w podstawowym wariancie, wyjątkiem jest tu miecz ergo z dodatku, ostateczny kształt. Jak skasujecie jakiś egzotyk który był z puli tych do stworzenia na enklawie, to też dupa zbita. Albo wykupujecie z kolekcji podstawowy wariant, albo tworzycie go od nowa na enklawie. Jeśli chodzi o egzotyczne pancerze, to tak samo możecie je sobie wykupić z kolekcji, ale nie dostaniecie ich na takim rolu, jaki wy Wbiłem ileś tam mocy i utknąłem. W Destiny jest coś takiego, co nazywamy resetem oraz tygodniowym resetem. Jak jest czas letni, to reset jest o 19, a jak jest czas zimowy, to reset jest o 18. Dzienny reset to odświeżenie sprzedawców oraz w przypadku żelaznej chorągwi dodanie kolejnych milówek. Jak zrobisz wszystkie milówki na postaci w powiedzmy czwartek, to musisz czekać do wtorkowego resetu, by gra odświeżyła pole milówek, które będziesz robić od nowa. Jak masz więcej postaci, to nie pozostaje nic innego jak przelogowanie się i tam wbijać milówki. Co by nie gadać, jak masz pecha, to i tak nie podniesiesz mocy, bo nie mamy wpływu na to w jakim slocie chcemy otrzymać nagrodę. Wbita milówka po prostu daje nagrodę na wyższą moc i ma gdzieś co to będzie, lub to, czego potrzebujesz. Przyzwyczaj się więc strażniku do otrzymywania nagród w slotach, których akurat nie potrzebujesz. Także jeśli chodzi o RNG, to roast jest dalej aktualny. Co mogę farmić, jak zrobiłem wszystko z milówek w tym tygodniu? Poza standardowym graniem playlist czy aktywności sezonowej, gra po od koniec tygodnia zawsze wyświetla ekran, gdzie jest napisane, co będzie do robienia w grze w przyszłym tygodniu. Jest to jeden nocny szturm, egzotyczna misja, jeden loch i jeden najazd. Możecie wtedy taką aktywność grać do usranej śmierci, aż nie będziecie zadowoleni. A jakie to są dokładnie aktywności? Albo macie mega pamięć i zapamiętaliście, co napisali w komunikacie, albo korzystacie z botów na Discordzie, albo pytacie ludzi. Gra nie ma w miejscach docelowych zakładki typowej jednej zakładki, gdzie jest informacja o tym, co w danym tygodniu jest do robienia. Loguję się do gry, a gra za mnie, uruchamia filmiki jakieś aktywności. Witamy w Destiny. Nie wiem kto to wymyślił, ale tak to jest w tej grze zrobione, że gra sama ci uruchamia coś czego nie chcesz, co jest szczególnie wkurwiające jak jesteś nowy i nie kojarzysz co się dzieje. W takim przypadku albo zaciszkasz zęby i grasz do końca nie wiesz w co, albo po prostu wyciągasz ducha i wychodzisz na orbitę. Wtedy sami na spokojnie decydujecie co chcecie robić. Ej, co to za błąd, dlaczego gra nie działa albo nie mogę się zalogować. Witamy w Destiny część druga. Jeśli chodzi o błędy serwery offline, czy wie co jeszcze, to jest to normalne. Więc tu też w grze nie ma info, co jest grane, i musicie sprawdzać profile Bungie Help albo Destiny 2 Team na Twitterze. Tam też za każdym razem jest info, czy coś grzebią w grze, czy odkryli jakiś błąd, czy nad czymś pracują, czy wzrosła ilość błędów, bla bla. bla. A jeśli gra powinna działać, a Wam nie działa, no to przykro mi. Tu musicie pytać inne osoby grające na komputerach z pomocą o rozwiązanie problemu, bo w przypadku konsol sprawa nie jest taka skomplikowana. To wszystko jeśli chodzi o ten film, jak jeszcze tutaj jesteś i to wytrzymałeś to dziękuję za oglądanie i jeszcze raz jak się podobało to poproszę łapkę i udostępnienie filmu. Tak jak wspomniałem wcześniej żaden poradnik nie pomoże Wam tak jak inni gracze, więc pamiętajcie o grupie FB i serwerze Discord Destiny 2 Polska. Z tego miejsca giga podziękowania dla Lilciak za pomoc przy tworzeniu tego poradnika, bo sprawdzała dla mnie na koncie Newlighta wszystko co mi tylko przyszło do głowy. Jak Travelera kocham mam dość po kolejnym powrocie w buty nowego gracza. Dla mnie wprowadzenie dla nowych jest daremne i tak dziurawe, że światło mnie opuściło. Robiąc całego questa, lecisz na wieżę, a tam pierwszy MPC stoi sobie Amanda, a przy zawali ładny Traveler wisi w tle. Grasz dalej, wracasz na tą samą wieżę, a Amanda i ta piłka co tu była wyparowała. Spoko Amandzie rozerwało dupę w eksplozji, a Traveler wisi na orbicie z wyciętym trójkątem i żygo tęczą. Komunikat typu Wciśnij tab, by wyciągnąć ducha i przywołać wróbla w miejscu socjalnym? No lekko, też takie coś u mojego pomocnika zobaczyłem na nagraniu. Ja na swojej postaci nie mogłem odblokować milówek. Wbiję moc, piszę do Lilciak. No ja mam! No ja pierdolę, no jak ty masz, jak ja, ja nie mam? Dopiero po przelogowaniu, którymś tam z kolei, gra zajarzyła, że to jest ten moment, i pojawiły się korpeczki na moim ekranie. Najlepsze, chciałem pograć w banera, brak ikony w perlisie tygla. Chcę odpalić rywalizację? Leć porozmawiać z Szaksem na wieży. Lecę na wieży, a Szaks nie chce ze mną gadać. Dlaczego? Bo zabrakło w grze info, że najpierw trzeba wbić rangę strażnika, by odblokować questa, który trzeba ukończyć, by uzyskać dostęp do rywalizacji żelaznej. GG, naprawdę. Kolejny spoko moment to granie sobie, a na ekranie info. Ukończyłeś zadanie Pathfindera. Otwórz, by odebrać. No sorry, ale tam, gdzie powinien być Pathfinder, to go nie mam. Lil też nie ma. I znowu. Hmm, czego ta gra chce? Naprawdę, szkoda gadać i się wkurwiać. Tyle powiem. A na zakończenie tego filmu, drogi widzu, jeszcze rozdanie. Do wygrania replika wieży, która była w kolekcjonerce Final Shape'a. Jak chcesz wziąć udział w losowaniu, to zostaw komentarz hashtag Tower. Czas na wpisowe macie do końca wakacji. Zwycięzca będzie ogłoszony we wrześniu na moim kanale w zakładce społeczność. Ja uciekam, także dzięki wszystkim, czymcie się i do następnego. Hej!